Kochani, zapytałem Cię, czy przeczytałaś sonatę kreślerowską, którą podarowałem Ci w zeszłym miesiącu. Tak. Nie. Nie pamiętam, mam tyle pracy w biurze, nie wiem. Może zaczęłam, może gdzieś położyłam. Przecież to nie jest nic pilnego, muszę teraz zaraz to czytać. Weźmiemy ze sobą. Będziemy mieli cały miesiąc. Nasz. Nic zaledwie nie otworzyłaś. Jeszcze dzisiaj przeczytam, a jutro zdam Ci dokładne sprawozdanie z lektury. Musisz czytać, jeśli masz ochotę. Zresztą masz tych swoich ulubionych autorów. Tylko nie zapominaj, że ze względu na rodzaj mojej pracy ja muszę mieć u siebie w pracowni kozetkę. Chyba nie wyobrażasz sobie. Przecież znasz moją pracę. Tak, mój drogi, ja wszystko wiem i wszystko pamiętam. Nie bój się. Nie zjedź. Jeżeli, szanowny pan, nie może w tej chwili podjąć decyzji co do tych mebli, zapraszam do naszego salonu za 2 tygodnie. Przyjdą najmodniejsze modele z fabryki Torrent. Tak. Mój narzeczony jest dzisiaj trochę cierpiący. Odłóżmy to do przyszłego miesiąca. Tego niewyraźnego dziękuję, jakim kwituje się usługi w restauracji albo u fryzjera. Żeby choć trochę serca, jakiegoś zainteresowania, nic. Dom. Żeby tu zjeść, załatwić się i wysmać. Ta, jesteś dobra, dopóki chodzisz koło nich. Ale ty tego nie widzisz. Nie widzisz, bo ich kochasz. Oj, oni nie są źli. Jestem im zupełnie obojętny. Jak obcy człowiek. No taki Franz na przykład. Nigdy nie podejdzie. Nie uśmiechnie się. Siedzi nadęty, wiecznie obrażony. Ja harowałem na niego 20 lat jak wół. A on teraz patrzy na mnie jak na ścianę. Usta zaciśnięte. Czasem coś tam bąknie. Diabli zresztą wiedzą co. O, a dla obcych uśmiechy, uprzejmości, książki. A nawet bilety do teatru. A może to nasza wina? A żebyś wiedziała, że to jest twoja wina, że nas nie kochają. Bo zrobiliście bez służącą. W
Wiesz co ja myślę? Że oni chcą nas wykończyć. To są dobre dzieci i one nas bardzo kochają. O, tak, tak. Kochają. Jak pchły psa. Nie, nie, nie mów tak, dobrze? To są nasze dzieci. Oni odejdą, a zresztą nigdy nie byli z nami. Franz. A nie, on im nie chce. Nie, słuchaj, nie mogę już tego słuchać. Przecież to nie jest dorosły człowiek, no. To jest coś, czego ja po prostu nie mogę zrozumieć. Te jego wieczne zaręczyny, te jakieś narzeczone i to... Nie, słuchaj, ja na miejscu Felicji po prostu wyrzuciłbym go za drzwi. Widzisz, on pisze, jest artystą. Mówił mi Max, że Franz jest wielkim pisarzem. A, tak, tak. Max jest wielkim gówniarzem, wiesz, któremu się poszło ręce i nogi. Zresztą im wszystkim pocną się ręce. Ile razy podaję rękę Maxowi, to potem zaraz muszę wycierać dłoń. Obrzydliwe. A ja słyszałem, że Franz coś tam pisze. Ale nie czytałem. No bo ja jestem za prosty na to, żeby zrozumieć, co jaśnie panicz wypisuje po nocy. Ja czytałem, owszem. Czytałem Goethego, czytałem Rabego. To też są pisarze. Kto wie, czy nawet nie więksi od Franza i Maxa. I jakoś wszystko mogłem zrozumieć. A tu? Nic. Jakbym jadł papier. Gdyby się okazał mu chociaż trochę zainteresowania. Powiedział jedno dobre słowo. Słuchaj, to nie jest chleb. To nie jest zawód. No jak może prokurent, a zresztą nie będę was ani siebie okłamywał. Dla mnie cała ta pisanina Franza nie jest warta funta kłaków. Ja kiedyś zapytałem Felicję, co sądzi o książkach Franza. A tak spojrzała na mnie. Uśmiechnęła się i nic nie odpowiedziała. Czasem jestem taka zbudowana. Chciałabym usnąć w drogi. Odpocząć. Zmęczyłem cię tą gadaliną, co? Przepraszam. Posiedzę jeszcze z tobą chwilę, co? Poczytam ci coś, albo coś ci opowiem. Zawsze wtedy lepiej zasypiasz. Es war einmal ein Mann, der hat sieben Söhne. Und die Söhne sprachen, Vater, erzähl uns eine Geschichte. Und da fing der Vater an. Es war einmal ein Mann, der hatte sieben Söhne. Die Söhne sprachen, Vater, erzähl uns eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Sohn. Und der Sohn hieß Franz. Na ciebie z miłością.
chce mi się śmiać. Ratunku! Ratunku! Wrzeszczysz, tonę, umieram, gwałt, turety, co się ze mną dzieje? I wszyscy lecą! Mama, kurta, otra! Wszystkie twoje kobiety, Franz, i ja, idiotka! Tylko twój ojciec, który zna ciebie, jak zły szelon, siedzi, uśmiecha się pod nosem i czeka. I ma rację, że czeka. Bo woda sięga ci zaledwie do kolan. Gdzie tam do kolana? A ty krzyczysz, że zalewa ci usta? Franz! Mama o mało ze strachu nie umarła. Ja wróciłam do pracy. Przysłałeś 3 telegramy. 3 telegramy w ciągu 3 godzin! No tak! No tak! Franca boli głowa! Tylko czy cały świat musi o tym wiedzieć? Proszę. Powiedz mi, po co tu przyjechałam. Po co przyleciałam do tego pokoju hotelowego? Czego ty ode mnie chcesz, co? Chcesz czy nie? Czy ty sam wiesz, czego chcesz, czego będziesz chciał za tydzień, za dzień, za godzinę? Ja nie chcę brać udziału w tej komedii, ja nie jestem aktorką. Nie jestem artystką. Jestem urzędniczką. Mam 30 lat. Ja chcę wyjść za mąż. Chcę stworzyć wybranemu mężczyźnie dom. Chcę urodzić mu dzieci. Chcę przeżyć 20 albo 50 lat. Chcę umrzeć przed nim albo pokochać. To jest cała moja filozofia. Już raz wystawiłeś mnie do wiatru. Zrobiłeś ze mnie pośmiewisko, a z siebie idiotę. Jestem. Raz. Przyjechałam. Widzę, że żyjesz, że się wylegujesz. Nawet nie chcę ci się ze mną gadać. Boże, będę chodziła z nim kupować garnki, węgla, rondelki, ścierki. Dobrze się bawiłaś. Patrząc się na moją krzątaninę? Nie wypuszczam mnie z rąk, ja nie mam siły. Wiem, że niepotrzebny ci jest mój mózg, ani moja inteligencja, ani wiedza, ani dusza. Jest ci potrzebne moje ciało, nawet imię i nazwisko nie jest ci potrzebne, tak? Tu na moim miejscu może siedzieć Greta, Milena, każda, więc o co ci chodzi? Jestem. Ciało, jechało do ciebie pieńce, które na nie utłukło się w zaduchu. Franz, wiozłam ci to, co cię może uratować. Chcesz? Umyję ci ciało. Teraz. Zaraz. Ciało. I ciało wejdzie do łóżka. Czego jeszcze? No. No mów. Franz, ale prędko. Ciało się znudzi i odejdzie. Jesteś samym życiem. Moim życiem. Rozdrażniona.
jedz mnie. Jedz moje ciało mięso. Przyniosłam ci na półmisku przyrządzone, tylko otwórz buzię. Czy ty nie rozumiesz, że ja jestem kobietą? Jestem chory. Dziś rzuciła mi się krew, zgarnęła z nosa. Chciałem cię przeprosić. Widzisz, to było utajone. Lekarze dają mi rok, dwa. Widzisz, Feliz nie będzie. Ani szafy, ani łóżka, ani dzieciaczków, ani nocników, pieluszek, nic nie będzie. Chciałem cię przeprosić i pożegnać. Widzisz, Feliz, ja wybieram się na tamten świat. Nie dotykaj mnie. Idziemy do restauracji na kolację. Albo zamówię kolację do pokoju. A jednak znalazłem wyjście. Mówiłaś coś do mnie? Mówiłam do siebie. Zarezerwowałem się w sąsiedni pokój. Będziesz mogła wypocząć. Zamiast mnie wybrał chorobę. Dobrze, że tu jesteś. Zamówię kolację do pokoju. Ty zostaniesz. Uciekł. Zjesz bebsztyk. A ja omlet. Do tego sałatka owocowa, wino, tort, kawa. Ponieważ nie umarłeś i nie umierasz. Umierając nie mówi się o torcie. Moja obecność tutaj, ja nie jestem się niczego potrzebna, również w sąsiednim pokoju masz. Masz to wszystko, czego ci potrzeba do szczęścia. Masz stół, masz świat i samotność. Słucham. Dobry wieczór. Chcemy zamówić kolację na dwie osoby. Bez supy i bez przystawek. Coś zasadniczego. Besztyk, rybki, omlet ze szpinakiem, sałatka owocowa, tort. Wie pani taki tort? Czarny w środku biały. Kucharz będzie wiedział. Do tego woda mineralna, wino i kawa. Wyjeżdżam. Nie jestem ani głodna, ani zmęczona. Właściwie dziękuję ci. Nie odprowadzaj mnie, nie troszcz się o mnie. Jestem dorosła, nie zginę ani na dworcu, ani w pociągu. I nie przysyłaj do mnie telegramów. Ani swoich przyjaciółek.